Dorota Gawryluk, witam Państwa w programie Lepsza Polska. Dziś o niespodziewanej propozycji premiera dla całej Unii w sprawie migracji. Jaka jest ta propozycja i czy zostanie przyjęta przez europejskich liderów i czy nie jest już na nią za późno? A w drugiej części programu sprawdzimy, czy poszkodowani przez powódź dostają odpowiednią pomoc, czy mamy raczej do czynienia z pudrowaniem rzeczywistości. A w studiu, proszę Państwa, pierwszy gość, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna. Dzień dobry. Były szef MSZ-u, MSWiA, marszałek Sejmu, były lider Platformy Obywatelskiej. Zanim o migracji, bo akurat jest Pan dobrą osobą do tego, żeby o tym poopowiadać ze względu na doświadczenie, to o Pana migracji, bo jeszcze nie miałam okazji Pana zapytać. Jak migracja z Sejmu do Senatu? Po 26 latach się znalazłem w Senacie. Zupełnie inna atmosfera, inne relacje, inny typ pracy. A pan ma inną osobowość też, taką bardziej, mniej refleksyjną, bardziej sejmową, rządową. Ale może przyszedł czas, żebym teraz właśnie był bardziej, to pogrążył się czasami w zadumie i refleksji. Mówiąc zupełnie poważnie, lepsze relacje, mniej anonimowości, więcej dyskusji, takiej merytorycznej. Dużo emocji w Sejmie dzisiaj, szczególnie w tych ostatnich czasach, w Senacie spokojniej. Czyli co, nie ma propozycji, nie będzie dla Pana do rządu? No bo jednak, tak szczerze, chyba za wcześnie na emeryturę, Panie Senatorze. Ciężko nawet się przedstawić, Senatorze. Ostatni raz rozmawialiśmy, był Pan liderem Platformy Obywatelskiej. Mówiłam do Pana, Panie Przewodniczący, i to był ten żywioł. Teraz jestem przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. No, brawo! Zawsze można, czy trzeba, warto być jakimś przewodniczącym. Mówiąc poważnie, wszystko przed nami. Uważam, że takie są dynamiczne czasy, że wszystko jest możliwe. Na razie nie wybieram się na emeryturę polityczną. Czyli nawet obecność Pana w rządzie jest możliwa? Nie wiem, bo to składa premier, koalicjanci, wszystko jest przed nami, ale myślę, że wszystko jest możliwe. Bo tak się zastanawiam, patrząc na rząd premiera Donalda Tuska, że on potrzebuje wsparcia, bo tak naprawdę rządzi sam w tym rządzie. Na wałach premier Donald Tusk, Czesiu, załatw to premier Donald Tusk. A gdzie są ci ministrowie, panie senatorze? Gdzie oni są? Nawet Czesław tak pomagał załatwiać sprawy alkoholowe. Tak. To rząd koalicyjny z czterech partii złożony, tak mówię o elementarzu politycznym. Zupełnie inaczej się buduje taki rząd i relacje między premierem a ministrami niż w rządzie dwupartyjnym, tak jak czy dwuczęściowym, dwuskładnikowym, jak było wcześniej. To trudno, bo trzeba mieć relacje bezpośrednio z ministrami, ale przecież ci ministrowie mają szefów swoich partii. Nie można doprowadzić do restrukturyzacji czy pożegnać się z jakimś ministrem, bo to wymaga koalicyjnej zgody. Więc tak, wszyscy mówią o rekonstrukcji, a tej rekonstrukcji nie widać, ona będzie? Czy to jest tylko i wyłącznie spekulacje prasowe? No to jest właśnie ta trudna rola premiera, że on może, musi zbudować relacje z przewodniczącym partii, z koalicjantem na temat oceny jego przedstawicieli w rządzie, nawet jeżeli one nie są dobre czy wystarczająco dobre, to i tak przecież decyzja jest po stronie koalicyjnej. Czyli jak rozumiem, premier mówi koalicjantom, ten minister jest słaby, a koalicjanci mówią, ale jest nasz, chciałbym go wymienić na kogoś innego. Mówimy, mamy inne zdanie w tej sprawie. I dlatego to podkreśla taką szczególną trudność i konieczność staranności w robieniu tej polityki. Czy pana zdaniem właśnie ta konieczność ucierania się kilku partii, kilku liderów, a w tych partiach jeszcze podpartii, bo przecież w Lewicy są dwie partie, za chwilę może być nawet rozłam, jeśli chodzi o Razem. To jest największa słabość rządu? Myślę, że to na pewno ma wpływ na funkcjonowanie rządu, szczególnie też, że to są partie o bardzo różnych programach. To znaczy ta podstawa, ten fundament, ten wspólny mianownik, o którym mówiliśmy w kampanii, demokracja, praworządność, pokonanie PiS-u, obecność w Unii Europejskiej, NATO, to łączyło nas wszystkich, ale bardzo dużo spraw jest nas różni. Szczególnie takie partie jak na przykład PSL i Lewica. Prawda? Jest dużo różnic. Światopoglądowe, teraz kolejne, na przykład, jeśli chodzi o lekcje religii. Ideologiczne też, właśnie to, o czym pani mówi, kwestia aborcji, nawet związków partnerskich. I więc uważam, że bardzo trudno się zarządza takim, nie chcę mówić o czterogłowym smoku, ale takim organizmie, który się składa z tak wielu środowisk. Więc wiele
a na pewno najtrudniejsze rzeczy premier musi, czy chce brać w swoje ręce i je prowadzić. To widzieliśmy ostatnio chociażby przy przypadku powodzi. Spór o składkę zdrowotną, spór o aborcję. Słyszeliśmy, że podobno premier powiedział, że w tej kadencji Sejmu już nie będzie, no bo nie ma większości do przegłosowania kwestii aborcji. O związki partnerskie, wiele takich sporów wynikających z różnic programowych. I ja uważam, że dlatego to jest bardzo ważne i tutaj trzeba takiego politycznego kunsztu, żeby robić to w taki sposób, żeby jednak te projekty, które spraw dotyczą, spraw trudnych, były rządowe, były koalicyjne, żebyśmy mieli pewność, czy byli blisko pewności, że jesteśmy tylko w stanie w pewnych sprawach w ogóle nie jesteście w stanie tych rzeczy przegłosować i pan to doskonale wie. I wyborcy mogą za chwilę zapytać, rząd zajmuje się tylko i wyłącznie tym, żeby się nie rozpaść i żeby koalicja się nie rozpadła i żeby jeszcze tam trochę pogonić PiS, a sprawy stoją w miejscu, bo i składka zdrowotna też nie jest załatwiona. I słyszymy, że sprawy szpitali teraz się pojawiają, bardzo trudne sprawy przed rządem. No. Czy jest czas na rządzenie? Ale składka zdrowotna już pojawiła się w tym wymiarze 4 miliardów w przyszłorocznym budżecie. To jest etap, to jest proces. Ważne jest, żebyśmy te rzeczy, które obiecaliśmy, które zapisaliśmy w umowie koalicyjnej, żeby dostarczyć, dowieść do końca kadencji. To będzie bardzo ważne. Wiem, że trudne, ale za to zostaniemy politycznie rozliczeni przez wyborców. Co jest największym, to jeszcze wracam do tego pytania, największym zagrożeniem, bo premier też mówił o pazerności. Co jest takim rozsadnikiem, co może być problemem dla rządu? To o tym rozmawiamy na antenie Polsatu News i Wydarzeń 24, bo to tak szybko przeszło na głównej antenie, także zapraszam do W24 i Polsatu News. Gdzie jesteśmy? Witamy widzów, którzy są nowi. I wracam do tego pytania, co może być tym największym problemem, jeśli chodzi o rząd. Bo na razie jest dużo spraw, które różnią, a niewiele spraw, które łączą. Oprócz PiS-u oczywiście. To zawsze jest coś wspólnego, żeby móc pokonać PiS i to zawsze jest... Ale już pokonany. Uspokajam pana senatora, PiS jest pokonany. Wszystko przed nami następne wybory, o tym pewnie będziemy jeszcze mówić. Chcę powiedzieć tak, to co jest zagrożeniem w moim przekonaniu, to jest pokusa liczenia, myślenia o tym, że trzeba dotrzeć do własnych wyborców, że oni są ważniejsi niż inni wyborcy Koalicji Demokratycznej. To trzeba traktować wspólnie. Ten rząd nie ma alternatywy, dlatego składa się z czterech partii. Jeżeli któraś z tych partii nie będzie w obiegu, czyli wyjdzie poza ten rząd, rząd traci większość, staje się mniejszościowym i zbliżają się przyspieszone wybory. Ale to jest kwestia bycia tylko i wyłącznie dla bycia w rządzie, czy jednak realizacji programu, bo nie, to jest kwestia, jakie jest to minimum programowe. Była umowa koalicyjna, prawda, gdzie zapisano pewne punkty, choćby tak jak składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Widać już, że jest to niemożliwe. Ale nie, ja uważam, że nie, właśnie, że nie jest niemożliwe, tylko trzeba wytłumaczyć, że ta składka zdrowotna nie będzie... że jej wprowadzenie jest tak samo ważne jak walka o dobry budżet NFZ-u i o reformy ochrony zdrowia. Tak, że to nie jedno nie może wykluczyć drugiego. Więc trzeba to robić w dłuższej perspektywie, wiedząc, że mamy na to jeszcze 3 lata. Czyli jak rozumiem, rozmowa jest wszędzie potrzebna, nawet w koalicji jej brakuje z tego, co pan... Bo wytłumaczyć, jak rozumiem, swoim koalicjantom, bo to koalicjanci blokują. Wytłumaczyć, pokazać, powiedzieć, tak, i szukać tego, co wspólne. Nie tego, co dzieli, tylko tego, co łączy i czym może połączyć. Donald Tusk powiedział, że jeśli wygramy wybory prezydenckie, tak powiedział, bo to są oczywiście doniesienia z tego posiedzenia w Otwocku, klubu, na którym pan na tym posiedzeniu był, że jeśli przegramy wybory prezydenckie, przegramy wszystko. A dlaczego? Skąd takie podejście? Ja nie słyszałem tej wypowiedzi, ale... To ciekawe, wszyscy uczestników. Mnie dziennikarzy nie pytają o to, co było na zamkniętych spotkaniach klubowych. A ja pytam właśnie. A pani redaktor pyta, więc ja mówię, ja na inne rzeczy zwróciłem uwagę w tym, o czym mówił premier przewodniczący Tusk. Natomiast to tak rozumiem ten przekaz. Było dużo, to było takie pierwsze spotkanie dla niektórych posłów czy senatorów, po raz pierwszy, którzy byli na takim zamkniętym klubie, gdzie mówi się... Pierwsze z premierem? To pierwsze z premierem, tak blisko i o tak ważnych rzeczach, też o strategii politycznej. Ja myślę, że czy te wybory są najważniejsze? Tak, no bo one pozwolą, mówię o wyborach prezydenckich, bo one pozwolą domknąć system. Wybory prezydenckie, prezydent wybrany ze strony, kandydat Koalicji Demokratycznej, który zostaje wybrany prezydentem, daje nam
możliwość przyspieszenia tego, o czym mówimy, tylko, czyli realizacji programu wyborczego. No tak, ale jak pan mówi domknąć, no najpierw to trzeba... System polityczny, mówię o systemie legislacyjnym, wprowadzenia nowych ustaw, rządzenia w sposób taki naturalny, racjonalny i oczywisty. No problem też polega na tym, że jednak tych ustaw nie wychodzi za dużo z Sejmu i z Senatu. Pani minister Paprocka tutaj była w Kancelarii Prezydenta, o tym właśnie wspominała, ze względów, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli braku porozumienia w samej koalicji. Na pewno tak, no tu będzie nam dużo łatwiej, bo no przecież już nie chcę się wyzłośliwiać i mówić o prezydencie Dudzie, ale nie jest prezydentem, który jakoś szczególnie dobrze współpracuje z koalicją rządzącą. No widzimy, ile jest kłopotów, problemów. Tak naprawdę wszystkie projektów, też żaden projekt ustawy nie został, czy prawie żaden nie został zaakceptowany, czy podpisany, czy nie zakończył procesu legislacyjnego właśnie na biurku prezydenta. Czy dla dobra Polski, bo jesteśmy w programie Lepsza Polska, tak. Pan mówi o domknięciu systemu, nie byłoby lepiej, żeby jednak prezydent był jakimś hamulcowym, jeśli chodzi o władzę, każdą władzę, czy to jest władza Platformy, czy to jest władza PiSu, jest... dlatego że jak pan mówi o domykaniu systemu, to może obywatele zaczynają się martwić. Mówię o systemie legislacyjnym, o tym, że jeżeli jest wniosek, jest projekt rządowy, jeżeli jest przygotowany przez Komitet Stały i Ministrów, Ministerstwa, jeżeli przechodzi przez Radę Ministrów, jeżeli jest procedowany w Sejmie, potem przechodzi głosowanie, potem trafia do Senatu, potem jest poprawiany w Senacie, trafia do Sejmu i idzie do prezydenta i tam wchodzi w życie. Tego nie ma. Dzisiaj tej współpracy nie ma. Proszę zobaczyć, jak sytuacja wygląda na przykład z ambasadorami. No właśnie, to jest bardzo dobry przykład z ambasadorami, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, to nie ma żadnej rozmowy ze strony rządu i żadnego sygnału, że trzeba porozmawiać o tej sprawie. To jest kwestia tylko wniosków, które wpływają. Natomiast jest pewna, no pewna tradycja też, ponieważ prezydent mianuje ambasadorów i to jest zapisane i odwołuje w Konstytucji. Czy pana zdaniem tutaj nie powinno być jednak ze strony rządu, nie powinno być jakiegoś gestu do prezydenta? Jeśli chce się załatwić jakąś sprawę w życiu, w polityce, no to trzeba rozmawiać. Powinienem powiedzieć oczywiście, że tak. Wiem, że rozmowy były, one trwały. I były w tym pierwszym etapie zaskakująco dobre. Przecież spotykał się także minister spraw zagranicznych bezpośrednio z prezydentem, kiedy rozmawiali o wzajemnej współpracy, o takiej wspólnej polityce zagranicznej, którą można realizować właśnie razem. I potem to wszystko zniknęło. To wszystko się zostało zawieszone i uważam, że jeżeli pani redaktor o tym mówi, to tak, uważam, że powinien nastąpić powrót do takich rozmów, bo to, co się dzieje, na przykład to, że nie są powoływani, nie są podpisywani przez prezydenta ambasadorowie w ważnych punktach świata. Nie możemy w ten sposób skutecznie prowadzić naszej polityki. To jest sprzeczne z polską. Ale jak rozumiem, tutaj dwie strony powinny mieć ochotę do rozmowy. Nie tylko prezydent, ale też rząd. Bo oczywiście, też że tak. Prezydent pewnie też ma swoich kandydatów. Z tego, co ja słyszałam, to nie jest ich wielu chyba. Chodzi mu o 4 z 50. 4 lub 5. Ale 4 lub 5 to chyba nie jest nie duży jest dużej... ukłon w stronę prezydenta. I dlatego jestem zdziwiony, bo uważałam i słyszałam, że wszystko właśnie jest na dobrej drodze, żeby te relacje w ten taki normalny, racjonalny sposób ustawić. Jeszcze do propozycji, która padnie w sobotę, bo spotkaliśmy się w tej sprawie, to jeszcze zapytam o sprawy ustrojowe. Może rzeczywiście trzeba zmienić konstytucję w ten sposób, że to kanclerz, premier rządzi, a nie prezydent, skoro partia wygrywa wybory, najsilniejszą osobą zawsze jest lider partyjny, prawda? Czy Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński. Może to jest rzeczywiście pomysł na początek rozmowy, ten pomysł, który rzucił Jarosław Kaczyński. Zmiana konstytucji, ułożenie spraw w Polsce na nowo. No bo jeśli prezydent ma być z tej samej partii, to po co nam prezydent, taki, który podpisuje ustawy rządu, a z drugiej strony, jeśli nie ma umiejętności dogadania się z prezydentem, no to stoją sprawy państwa. Nie musi być z tej samej partii, ale przypomnę, że Jarosław Kaczyński nie narzekał na prezydenta Dudę. Znaczy, no narzeka, co 4 lata z nim nie rozmawiał. Teraz narzeka i mówi, że nie rozmawiał, ale był taki czas, kiedy na przykład przy demontażu spraw sądowniczych no prezydent Duda nie wetował i przyjmował, podpisywał te ustawy, które właśnie demolowały. Czy jest przestrzeń do rozmowy, pana zdaniem, i trzeba rozmawiać o zmianie konstytucji? O zmianie konstytucji nie z Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ to nie są intencje, które by usprawniły
polski ustrój naszego kraju, ustrój Rzeczypospolitej. Czyli nie ma sprawy, bo jak ja bez PiSu się nie da tego. Bo ja uważam tak, ale to dlatego, no to jest tak, jakbyśmy rozmawiali o etosie urzędnika i o przywróceniu służby cywilnej w Polsce, w polskich urzędach z Jarosławem Kaczyńskim i z PiSem, który tę służbę zlikwidował. No to pewnych rzeczy nie można, po prostu nie można rozmawiać o tych rzeczach. A powiedział pan, że jest przestrzeń, o czym pan myślał? Ja mówię, że jest przestrzeń do rozmowy z prezydentem. Uważam, że tutaj, że te ostatnie miesiące powinniśmy mocniej zainwestować tak, w poprawę tych relacji. Uważam, że to jest potrzebne polskiej polityce. My dzisiaj mamy rzeczywiście taką ekskluzywną pozycję i szansę na to, żeby przejąć inicjatywę polityczną w wielu kwestiach w polityce międzynarodowej. Ale też właśnie w Unii Europejskiej premier zapowiada, prawda, kwestię migracji, która ma być postawiona na nowo, wieloletnią strategię migracyjną. Nie ustąpimy. Czego możemy się spodziewać? To pana zaskoczyło, czy pan słyszał o tym? Słyszałem, że będzie mowa o tym, że chce o tym powiedzieć w sobotę. To jest jego oczywiście domena i będzie przedstawiał. Ta sprawa jest ważna i tutaj wydaje się, że Polska, wykorzystując to, o czym mówiłem przed chwilą, tę pozycję, którą mamy, może podyktować, może pokazać ważne kierunki, jeśli chodzi o kwestie migracyjne i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie jest drugi głos w tej sprawie, bo w momencie, kiedy PiS mówił o tym, że możemy dyktować Unii pewne rzeczy albo narzucać, to mówiło się o megalomanii. Także ja się tutaj zgadzam absolutnie. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę, tylko proszę bardzo też pamiętać, tak, pani redaktor, że PiS... To PiS fundował nam głosowanie 27-1. Taki był ich wpływ na politykę europejską. Tak, ale ja mówię, lepiej mieć wpływ na politykę europejską, być słuchanym i mieć dobre pomysły, które kładziemy na stole. I w takim razie jaki ten pomysł powinien być, jeśli chodzi o migrację? To już będzie przedstawiał oczywiście premier Tusk. Zamykanie granic, jakieś... Ja myślę, że pilnowanie Niemców na granicy. Ale to są różne rzeczy. Niemcy są trudnym partnerem, bo przecież tak naprawdę przywracają, znaczy te kontrole granic, które wprowadzili, są... Robią co chcą, uderzają w naszą współpracę i tak naprawdę w traktat, w kwestie granic Schengen, czyli... Ja uważam, że my musimy mieć dobry pomysł, ale to nie jest pomysł tylko krajowy. My musimy dobrze nazwać rzeczy, które powinna zainwestować Unia Europejska jako całość. To jest ochrona granic i dobra inwestycja w Frontex, w instytucję, która zajmuje się tym. Zajmowała się wcześniej tylko wsparciem granic południowych. My dzisiaj musimy wiedzieć i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Kwestia migracji będzie decydować o wyborach Europejczyków. Wszystko wskazuje na to, że także Amerykanów w najbliższych tygodniach, w listopadzie, w wyborach prezydenckich. Które wygra pana zdaniem? Przez następne lata. Kto wygra te wybory w Ameryce? To jest ważna sprawa w kontekście Ukrainy też. Znaczy, jeżeli ja rozmawiam z przedstawicielami polityki państw, czy europejskich, czy w ogóle z zagranicy, to każdy z nich, proszę mi wierzyć, każdy z nich mówi, poczekajmy do 5 listopada, naprawdę tak dużo zależy od wyboru Amerykanów. Tak jest. Agnieszka Holland mówi, że Donald Tusk, Platforma, mówi Błaszczakiem w sprawie granic. Nie wiem, jak mówił Błaszczak w sprawie Europa granic. Broni komfortu, mówi Agnieszka Holland. Nie, Europa musi wiedzieć, musi sobie zdawać sprawę. To nie jest kwestia tylko elit, bo wiedzą to wyborcy, którzy wybierają tak, jak wybierają w różnych krajach europejskich. I musi wiedzieć i musi wierzyć politykom, że rozumieją, jakie zagrożenia wynikają z nielegalnych migracji. Możemy się spodziewać, jak rozumiem, że w sobotę usłyszymy mniej więcej to, co mówi PiS. Trzeba po prostu się porozumieć w tej sprawie, jeśli chodzi o granice. Czy to się będzie różniło tym, co mówił do tej pory PiS? Uważam, że dużo będzie się różniło, na pewno się będzie różniło, bo będzie wprowadzany mechanizm europejski. Zbudowanie projektu dotyczącego migracji w oparciu i za zgodą z aprobatą 26 krajów europejskich, znaczy ma ogromny sens. Jeżeli my będziemy liderem tego projektu, jako kraj tak ciężko doświadczony w ostatnich miesiącach, ale też skutecznie przyjmujący miliony uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny, to ogromne wyzwanie, to wtedy rzeczywiście przekonać Niemców, Francuzów, Emmanuel
Powodzenia, ale tylko kibicujemy, bo to jest absolutnie naprawdę wszystko. Trzeba trzymać kciuki i mówić tak, to jest początek nowego etapu w europejskiej rzeczywistości. Dziękuję bardzo, senator Grzegorz Schetyna. Nauczę się kiedyś. Senator Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. A za chwilę, proszę państwa, sprawdzimy, bo trzymamy rękę na pulsie. To, że paski telewizyjne już nie informują co chwilę o powodzi i o skutkach powodzi, to my pilnujemy spraw i zobaczymy, jak wygląda realnie pomoc powodzianom. Czasu potrzebujemy z 2 tygodnie i wór pieniędzy. Koczujemy, bo to nawet nie nazywamy mieszkaniem na górze, natomiast no, na dniach będziemy musieli się stąd wynieść. Skala zniszczeń jest przeogromna. Za chwilę wszyscy będziemy szukali ekip remontowych. Budowańcy, których znamy, to już nam powiedzieli, że no nie ma szans, bo oni też nawet są pozalowani. Teraz tylko siły i zdrowia, żeby to jakoś przetrwać. Zamykam, nie będę tutaj prowadził już tego. Po prostu nie mam siły już na to. Wszystko poszło. Tu dużo czasu potrzeba, żeby doprowadzić to do porządku. Przede wszystkim najpierw skupić się na osuszeniu. Skuciu tynków, posadzek i osuszeniu, żeby to zdążyć przed zimą. Całe mieszkania są do kapitalnego remontu. Jedynie tam w kilku przypadkach ocalało, dajmy na to, część centralnego ogrzewania. Bywają momenty, gdzie jest ciężko, nie? Ale no, jak się zwinę w kłębek, będę płakał, to nic nie zrobię. A w studiu, proszę państwa, kolejni gości: Mirosław Suchoń, Polska 2050, przewodniczący nadzwyczajnej komisji do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków ostatniej powodzi, a też przewodniczący Komisji Infrastruktury. Dobry wieczór. Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda łódzki i mazowiecki, może kandydat na prezydenta też, bo to ciągle w grze, jak rozumiem. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Jak rozumiem, pan poseł przewodniczący, drugie oko, jeśli chodzi o powódź, bo chcielibyśmy dowiedzieć się, jako widzowie, też dziennikarze, jak wygląda rzeczywiście sytuacja powodzian, dlatego że z tego, co słucham pana Tobiasza Bocheńskiego, no to nie jest dobrze. A słuchając polityków Platformy Obywatelskiej, też rozmawiamy z poszkodowanymi, tak bardzo źle nie jest, więc chciałam się dowiedzieć, jak państwo sprawdzacie jako komisja sejmowa, czy macie mechanizmy, jakieś sposoby na sprawdzenie, jak wygląda realna sytuacja? To nie tylko jako komisja, ale także jako poszczególni posłowie. Część z państwa wie, że ja pochodzę z regionu, który również został dotknięty powodzią i muszę powiedzieć, że ta pomoc ruszyła niezwłocznie. Dzisiaj już jest około 50 tysięcy wniosków o tę doraźną pomoc w wysokości 10 tysięcy złotych rozpatrzone. Osoby poszkodowane otrzymały te pieniądze. Przyjmowane są wnioski dotyczące odbudowy, remontu nieruchomości tam, gdzie jest mowa, to do 200 tysięcy złotych. Do osób poszkodowanych trafiają te dodatkowe zasiłki na koszty energii elektrycznej. Również są przekazywane środki dla uczniów, tak żeby ten proces powrotu do normalności jak najbardziej przyspieszyć. Także w mojej ocenie to, co można było zrobić od razu, ruszyliśmy z pomocą, wszyscy to widzieliśmy. Natomiast dzięki tej ustawie, którą przyjęła nasza komisja, którą później przyjął parlament, ta pomoc może być jeszcze szybsza, jeszcze sprawniejsza w wielu obszarach, między innymi rozwiązania dla przedsiębiorców, dla rolników. Tak, bo jeśli słyszymy skargi, to właśnie słyszymy skargi przedsiębiorców, którzy zostali z niczym, bez firm, bez możliwości działania. Słyszymy skargi rolników, słyszymy skargi na brak rzeczoznawców i one no, realnie są. Tylko pytanie jest, panie pośle, czy jest możliwa sytuacja bez skarg po takiej tragedii? Żeby żadnych skarg nie było, nie jest taka sytuacja możliwa. To oczywiste, dlatego że osoby są rozżalone, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ale jednak musimy przyjrzeć się pewnemu kontinuum działania. Pomoc, o której pan poseł mówi, tak, jest wypłacana, tylko że pomoc doraźna może być wypłacona 24 godziny, 48, 72 godziny po zdarzeniu. I wojewoda jest w stanie w ten sposób zarządzić zarówno gminami, jak i rzeczoznawcami, jak i swoimi urzędnikami, jak i minister spraw wewnętrznych rezerwą. To nie nastąpiło. Za kilka dni, przecież minie miesiąc od tego, kiedy fala powodziowa szła. Problem polega na tym, że część działań było wykonywanych dobrze, część działań było wykonywanych źle. Nie można powiedzieć i potępić wszystkich, że była
tragicznie akcja przeprowadzana, dlatego że funkcjonariusze Straży Pożarnej, WOT-owcy działali świetnie, ale brakowało koordynacji na poziomie... Panie pośle, bo tutaj mamy fakty w tej sprawie. Wypłacono ponad 204 miliony złotych dla ponad 54 tysięcy rodzin, a drugą mamy grafikę, z której wynika, że 57 tysięcy osób poniosło realne straty, czyli wynikałoby z tego, że większość tych osób już dostało, prawda? Mówimy o pomocy doraźnej. Tak. Pomoc tak, doraźna, szanowni państwo, to jest ta pomoc, kiedy przechodzi powódź, przechodzi trąba powietrzna i trzeba za 6 tysięcy złotych kupić jedzenie, kupić folię, kupić materiały, żeby swój dom jakoś okryć, żeby móc funkcjonować przez najbliższe tygodnie. I to musi się wydarzyć od razu. Druga pomoc, pomoc ustawowa, która jest teraz w specustawie i chwała za to polskim posłom, ale też w normalnym ustawodawstwie istniała, czyli pomoc dla budynków, w których się mieszka i budynków gospodarskich, przychodzi później, w terminie 30 dni, 60 dni i jest wypłacana sukcesywnie z kolejnych rezerw. Także ta pomoc jest spóźniona, która jest wypłacona. To gdyby nie była wypłacona, to by był absolutny skandal. Nie ta doraźna, tylko ta... A ta druga też jest spóźniona, no bo ona jeszcze nie następuje w tym momencie, jak rozumiem, prawda? Ja bardzo proszę, żebyśmy jednak trzymali się faktów. Ponad 54 tysiące osób poszkodowanych. Mamy dzisiaj 8 października. To jest jakieś 3 tygodnie, jeżeli dobrze liczę. 10 nawet, ale to czas leci. To jest w ogóle. Jestem cały czas w rygorze posiedzenia Sejmu. Więc to jest około 3 tygodnie. Ja 2 tygodnie temu pierwszy raz interweniowałem wobec osoby, która... Były pewne problemy pomiędzy samorządami a wojewodą. Później to zostało wyjaśnione i w mojej ocenie ta pomoc przebiegła bardzo płynnie. Zresztą te liczby, które widzimy na ekranie, one to potwierdzają. Natomiast a to z drugą częścią, bo o której mówi pan europoseł. I ta druga część, dzięki między innymi przepisom, które zostały przyjęte przez naszą komisję, ona się rozpędza, czyli jest pomoc dla przedsiębiorców, jest dodatkowe finansowanie na koszty energii. Przecież ogrzanie domów przed zimą, tak żeby rzeczywiście wysuszyć jeszcze te pozostałości po powodzi, to jest jedna z kluczowych rzeczy. Jak rozumiem, też chodzi o domy, które zostały zniszczone, bo jeżeli jest co osuszać, to okej, ale jeśli nie ma domów, a minister Kierwiński mówi, że odbudowa prawdziwa zacznie się na wiosnę. I tutaj zaczęto spekulować, dlaczego na wiosnę, bo przecież już trzeba budować. Są warunki klimatyczne, których nie przeskoczymy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że także w tym projekcie ustawy poszliśmy o wiele dalej, jeżeli chodzi o pomoc dla kredytobiorców, czyli dla tych osób, które ta tragedia dotknęła w sposób szczególny. Wybudowali dom, spłacają kredyt i nagle okazuje się, że nie mogą w nim mieszkać. Dzięki tym rozwiązaniom ta pomoc będzie dla nich przyjazna. Oni będą mogli zawiesić raty 24 miesiące. Będzie możliwość skorzystania również z tych środków na odbudowę. Jestem przekonany, że dla znakomitej większości osób poszkodowanych będzie to pomoc, która pozwoli na powrót do normalności. Oczywiście pewnie będą przypadki, które będą wymagały głębszego wsparcia, ale myślę, że to też zarówno w rękach samorządów, tutaj gminy nie zostają bez pomocy. Ta pomoc jest również świadczona, więc ja myślę, pan, że... Pan poseł jest spokojniejszy. Ja myślę, jeden apel do pana posła, bo tak jak mówię, ja mówię o także swoim regionie, gdzie zostali poszkodowani mieszkańcy. Jeżeli rzeczywiście są konkretne osoby, które potrzebują tej pomocy i pan poseł ma wiedzę, komu trzeba pomóc, w jakiej sprawie, to bardzo proszę, żeby poinformować. I zapewniam pana, że ta pomoc będzie udzielona. To bardzo dobrze, bo te osoby wypowiadają się i w mediach, i również w telewizji Polsat i widzimy ich w wydarzeniach. Także panie pośle, nie trzeba szukać daleko, ale chciałbym nawiązać do tego, co pan mówił. Znaczy ja jako wojewoda wypłacałem pomoc, o której pan mówi, w terminie 7 dni i nie było to niczym nadzwyczajnym. Więc nie jest tak, jak pan mówi, że jest tak dobrze. Druga rzecz. Kiedy pan Kierwiński był wskazywany na ministra specjalnego do spraw odbudowy, dla pomocy dla powodzian, ja powiedziałem, że bardzo dobrze w tym sensie, że życzę mu powodzenia, bo wszyscy powinniśmy jako Polacy życzyć mu powodzenia, żeby ta misja była skuteczna. Mijają kolejne dni i nie widzimy żadnej strategii działania. Tak jak nie widzieliśmy strategii działania kryzysowego w momencie przychodzenia fali powodziowej, tak nie widzimy strategii odbudowy. Znaczy, pan minister jeździ, spotyka się z samorządami, dobrze, robi sobie... Ale jaka powinna być strategia? No, po stronie legislacyjnej ja nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o pracę posłów i pana posła. Chodzi mi o kwestię wykonawczą. To znaczy, powinna być strategia, powinna być wyłożona cała strategia działania przez ministra Kierwińskiego. Które gminy, które powiaty, jaka infrastruktura, które w
pierwszej kolejności. W tym, o czym mówi pan poseł, jeżeli chodzi o na przykład o zimę i o osuszanie budynków. Czym słyszeliśmy, że z innych województw są ściągane na przykład osuszacze. Wojewodowie, wszyscy 16 dysponujemy tym. Mało tego, jak była powódź w Niemczech, to wysyłaliśmy do Niemiec pompy. A potrzebne są? Oczywiście, że są potrzebne. Teraz, ale jeżeli ja mogę teraz skoczyć, panie pośle, tak, bo chciałem swoją myśl skończyć. To na tym polega poziom koordynacji działania ministra, że on powinien zarówno opinię publiczną, jak tych wszystkich ludzi w terenie informować o tym, że takie działania są podejmowane, żeby oni mieli poza realnymi działaniami, które nastąpią za jakiś czas, również świadomość tego, że na tę pomoc mogą liczyć, a nie pozostawać w mgle informacyjnej, jakiej są w tym momencie. Nie, to jest nieprawda. Otóż ta pomoc jest koordynowana. Przekazywane są nie tylko osuszacze, ale także inny sprzęt, który jest wymagany na tych terenach, które wymagają pomocy. Co więcej, nawet może nie powinien tego mówić, ale Polska 2050 również włączając się w ten taki społeczny ruch przekazała osuszacze, bo to jest coś podstawowego. Ja powiem jedną rzecz, że bardzo dobrze, że ktoś pilnuje tych spraw, że są dziennikarze, że jest opozycja, tak powinno być. Państwo tłumaczycie, jak rozumiem, i czekamy. Jeśli pojawią się jakieś, ponieważ my też dzisiaj, ja dzisiaj dzwoniłam do burmistrzów najbardziej zniszczonych gmin, żeby sprawdzić, też mieć wiedzę. Na razie nie ma większych skarg, jeśli chodzi o burmistrzów. Większość zniszczonych, najbardziej zniszczonych miejscowości, do których dzwoniliśmy, twierdzi, że wszystko jest na dobrej drodze, ale to jest, jak rozumiem, wszystko przed nami, bo odbudowa dopiero się zaczyna. Minister buduje, minister jeździ i będzie odbudowywał, miejmy nadzieję. Ja nie rozumiem, przepraszam pani pośle, ale ja nie rozumiem tego zarzutu, że minister, który jest odpowiedzialny za odbudowę, jeździ po kolei spotykając się z samorządowcami. To nie był mój zarzut. Nie. Mój zarzut był taki, że robi to, a nie przedstawia żadnej strategii. Właśnie na tym polega działanie z głową, że najpierw jeździ się do tych gmin, które zostały poszkodowane, słucha samorządowców, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście pomóc w taki sposób, żeby te gminy mogły wrócić do normalnego życia. Ale ja mówię, jeśli są jakiekolwiek problemy, czekamy w takim razie na sygnały, czeka i opozycja, czekają dziennikarze. Nasza komisja też będzie brała aktywny udział. Komisja jest, jak rozumiem, także spotykając się z samorządowcami. Naprawdę w XXI wieku minister i wojewoda są w stanie ustalić, gdzie są straty, gdzie drogi zostały zniszczone. Na trzech wideokonferencjach. Nie znamy żadnej strategii. Ja oczekuję od ministra Kierwińskiego, że stanie na konferencji prasowej i niedoraźnie z ministrem Nitrasem będzie mówił: o, tu wyremontujemy Orliki, a następnego dnia przyjedzie minister Dziemianowicz-Bąk i powie: tam wyremontuje kamienice, gdzie są mieszkania socjalne. Nie. Oczekuję informacji strategicznej. Takie środki. Z KPO przesunięto tyle i tyle środków. Myślę, że to warto wziąć pod uwagę ten głos. Informacja strategiczna. Tego nie ma, panie pośle. Informacja strategiczna, natomiast problem jest na etapie realizacji. Ja ostatnie kilka zdań. Otóż nie byłoby tak drastycznych strat w powiecie bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice, gdyby między innymi rząd pana posła zrealizował... Tak. A już dyskusja zrealizował, jest. Musielibyśmy mieć pięć programów teraz. Pani redaktor, ja mówię o konkretnym przykładzie. Podnieść wały w taki sposób, jaki został. A ktoś powie z drugiej strony, że wystarczyło wypuścić w odpowiednim momencie wodę z zbiorników i tak dalej. Pani redaktor, ja bym chciała zapytać o posłankę Matysiak jeszcze na koniec. Tylko to było w programie i wystarczyło to zrealizować. Też, oczywiście, tu nikt nie mówi, że nie, tylko nie zaczynajmy tematu, którego nie rozwiążemy. A tutaj podsumowaliśmy sprawę. Czekamy, jeśli ktokolwiek jest pokrzywdzony, nie dostał pomocy, czekamy na te informacje. Dobrze, że opozycja też pilnuje, a państwo, jak rozumiem, będziecie nas informować na bieżąco, jak wygląda sytuacja. Bardzo dobra współpraca także z posłami opozycji podczas komisji i to też warto powiedzieć, proszę, to bardzo absolutnie miło, ponad podziałami miło, i bardzo miło, dziękuję miło posłom słyszeć. Większości i opozycji. I chciałam jeszcze na koniec zapytać o posłankę Matysiak, czy to jest pan dumny z tego, że już jej nie ma i za co została wyrzucona? Pani posłanka Matysiak, że dobrze pracowała w Komisji Infrastruktury. Tak. Związek z panem pani posłanka Matysiak Porałą jest problemem. Dobrze pracowała w Komisji Infrastruktury. Merytoryczny związek. Bo jest merytoryczna, bardzo, że tak powiem, zaangażowana. Natomiast o tym, który poseł pracuje w której komisji, decyduje klub, w którym ten poseł jest. Czy panu jest żal, pani posłanki? No ja uważam, że poseł merytoryczny jest zawsze na wagę złota w komisji i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Czy pani posłanka znajdzie miejsce w PiS-ie, zostanie zaproszona, bo nie ma miejsca dla niej? Czynny żal za poseł Matysiak. Ja chciałem powiedzieć, że ja poznałem poseł Matysiak z drugiej strony, ponieważ mnie kontrolowała jako wojewodę, krytykowała mnie jako wojewodę. Dobrze, bo trzeba krytykować. Więc to jakby mnie uwiarygadnia po wstawieniu tezy, że wyrzucenie przez lewicę pani poseł Matysiak z komisji
Komisji Infrastruktury jest ostatecznym dowodem, że nie chcecie zbudować centralnego portu komunikacyjnego. Dlatego, że poseł Matysiak jest największą orędowniczką, jednocześnie nie będąca... I to jest kolejny temat naszej rozmowy, bo to takie wielkie to projekty nie uwielbiamy ale jakby w pan poseł programie. Pozwalał mi skończyć moje myśli, to bym był bardzo zobowiązany. Pani poseł jest największą orędowniczką w obecnej koalicji rządzącej, czy jeżeli w niej jeszcze jest, budowy centralnego portu komunikacyjnego i dziwnym trafem, mimo że nie przedstawia i nie reprezentuje żadnych poglądów związanych z Prawem i Sprawiedliwością, poza... Ale tutaj pan poseł nie jest dobrym adresatem, żal panu posłowi merytorycznej osoby. Pan poseł wykazuje czynny żal za poseł Matysiak. A wydaje mi się, że wniosek po tym wszystkim jest taki, że jednak powinniśmy wszyscy wspierać tam, gdzie jest jakiekolwiek merytoryczne porozumienie, na przykład w sprawie CPK, czy to jest PiS, czy to jest Lewica, tam, gdzie jest merytoryczna dyskusja, powinniśmy wszyscy panią poseł Matysiak i pana posła Horałę wspierać i mówić, to jest dobry przykład współpracy ponad podziałami. Może kiedyś do tego dojdzie w Polsce. Ale wspieramy. Współpracujmy. Pani poseł Matysiak w kwestiach światopoglądowych różni się ode mnie nieprawdopodobnie. Tobiasz Boheński. Siedzi po drugiej stronie. Ale poseł Prawa i Sprawiedliwości. Koniec dobra informacja, CPK powstanie. Mirosław Suchoń. Latać samoloty. Zobaczymy. Polska 2050. Dziękuję panom. Dziękuję państwu. Bardzo. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Tak.